takie piękne występy akrobatyczne, można powiedzieć, przywieźli do nas młodzi Ugandyjczycy, którzy pracują w Namugongo. Wielkie brawa, księże Ryszardzie. No, najpierw chyba trzeba było znaleźć ludzi, którzy pomogą prowadzić to piękne dzieło. To znaczy, jeżeli chodzi o akrobatyczne figury, a dla nas tylko jedynym... Znaczy, to jest jeden z elementów działalności waszej. Tak, ale chłopcy sami trenują. My tylko patrzymy i ich zachęcamy do tego. A przy tym mamy Józefa, który zajmuje się chłopcami od strony muzycznej i pomaga też w tych figurach akrobatycznych, mobilizujących. Prowadzi też orkiestrę dentą, orkiestrę jazzową. Czyli człowiek orkiestra, można powiedzieć. Człowiek, tak, orkiestra, muzyk. Jest bardzo zdolny w tym względzie, także to jest jego działka, muzyka i te rzeczy. I tutaj właśnie pytanie do Józefa Wandery. Na czym polega praca w takim ośrodku? Jakie stoją wyzwania przed tutaj animatorem, no i pracownikiem tego ośrodka? What we do and what are the challenges? Right at home? Yes. Okay, when somebody comes to our place, you will find that the children are involved in many activities, and like I already say, the driving force is the Don Bosco's call that you can play, sing, dance, and do whatever you can to be happy, but as long as you do not sin. Ktokolwiek przychodzi do naszego domu, zauważa jedną rzecz, że jest to miejsce pełne życia. I tak jak święty Jan Bosko mówił, że tańcz, śpiewaj, krzycz, biegaj, wszystko możesz robić, abyś nie grzeszył. To znajduje swoje odbicie i swoje miejsce i to jest jakby ten motor napędzający całą naszą misję. So, the children at Namugongo are involved in activities like prayer, which involves mass, and evening prayers and morning prayers every day. The boys are involved in different activities. Może po polsku. Przepraszam. A pierwszym zajęciem, którym chłopcy pełni, angażują się, jak powiedział Józef, to jest modlitwa. Modlitwa w ciągu dnia, rano, wieczorem, msza święta. Then, other extracurricular activities, especially when they get back from school or during weekends when they're at home, are music, which has singing, it has the dancing style, and also the playing of instruments like these traditional drums and the shakers, and also other musical brass instruments. Inne zajęcia pozalekcyjne oferowane chłopcom to orkiestra dęta, orkiestra jazzowa, bębny, sportowe rzeczy. We also have a group called Youth Alive, where we involve ourselves in drama, acting, and also poetry, and some bit of fine art to develop talents in that field. Również jest u nas grupa założona w Ugandzie, zresztą przez siostry franciszkanki, Youth Alive, stojąca w obronie życia, szczególnie młodzieży, którzy zajmują się również, docierają do tej młodzieży poprzez teatr, muzykę, śpiew, poezję, jak również malowanie. Yeah, but there also activities like we've seen here, the acrobats, there's football as one of the games, there's volleyball as one of the games, basketball, athletics on both small and large scale, and all other games, because there are many other indoor games and other the boys, the children who there are really creative. They can make something small and they start playing around with it. So the other ones I mentioned are the official ones, but there are also other minor small ones, like also making this car here is one of the activities. So
Wiele rzeczy dzieje się w domu i te rzeczy powinny się dziać, żeby zająć chłopaków, jak wspomniał, piłka nożna, siatkowa, koszykówka. To są rzeczy, lekkoatletyka, to są rzeczy, które są widoczne na zewnątrz, ale są również zajęcia na sali, w domu, które również zabierają czas chłopakom i pomagają ich w ich rozwoju, kreatywności, jak ten samochód również, który zrobiony był przez chłopców. Na ogół to jest taki okres styczeń, luty, długie wakacje, kiedy chłopcy właśnie robią samochody i motory z drutu. Za tym idzie oczywiście formacja duchowa też i troska duszpasterska ze strony właśnie duszpasterzy, czyli salezjanów. Ja może dodam to właśnie, że kiedy mówimy o tych aktywnościach, prawda, o tych umiejętnościach, talentach tych chłopaków, bo rzeczywiście mają te talenty, zresztą sami widzieliśmy, czy chociażby taki samochód z drutu zrobić, prawda, jeszcze potrafi skręcać koła i kierownica potrafi działać, to jest naprawdę niesamowite, trzeba mieć umiejętności, a musimy być świadomi tego, że właśnie ci chłopcy, zanim stali się takimi, jakimi są dzisiaj, to wcześniej oni żyli na ulicy, nie mieli swoich domów. Większość z nich nie ma rodziców, są sierotami i pracowali na ulicy, zarabiali na życie, mieszkali, spali i to, że dzisiaj mogą rozwijać swoje talenty, no to dzięki księdzu Ryszardowi, dzięki Józefowi, dzięki tym wszystkim, którzy wspierają tych chłopców, ten dom w Nomugongo dla tych chłopaków jest często pierwszym i jedynym domem. Ja myślę, że księże Ryszardzie i księże Stanisławie, wrócimy jeszcze do problemu dzieci ulicy, a teraz zapoznajmy się z materiałem, który również przywieźliście na dzisiejsze nasze spotkanie, z materiałem filmowym.